Wyścigi kolarskie, motoserce, akcja honorowego oddawania krwi, koncerty, festyn rodzinny. To tylko część programu 20. jubileuszowych Dni Zambrowa. Cykl imprez sportowych rozpoczął się od wyścigów kolarskich z udziałem najmłodszych mieszkańców miasta i regionu. Już od 4 lat również włączyliśmy do akcji Zamrów na rowery i z okazji Dni Zambrowa wyścigi kolarskie i z roku na rok cieszy się bardziej popularnością. Frekwencja zainteresowania jest coraz większe, nie tylko z okolicznych tutaj miejscowości Zambrowa, ale również Mazowiec dołączył, Białystok, Łomża. W tym roku ma rekordową ilość uczestników, bo około 130 się do tej pory zapisało. Także myślę, że ta nasza inicjatywa będzie kontynuowana, bo jest potrzebna i wskazana, żeby taka rywalizacja kolarska była nie tylko same rajdy rowerowe, ale również pokazanie swoich umiejętności na konkretnym dystansie. Zwycięzcy wyścigów kolarskich otrzymali puchary, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe medale. Uczestnicy wyścigu z klas trzecich i czwartych. Brałam udział w kolarstwie i wygrałam drugie miejsce. Można wygrywać medale i puchary. Jeździć lubię bardzo, bo lubię być na powietrzu. Trudne było drugie okrążenie, ponieważ już byłam zmęczona i już nawdychałam się dużo powietrza. Wybrałam jeszcze do koleżanek i się z nim bawię, wybrałam wyścigi robimy. Jestem ze Starej Litwy i biorę udział dalej w kolarstwie. Strasznie ciężko jechało, dlatego że wiał wiatr i była bardzo wielka górka, ale było naprawdę fajnie. Dlaczego warto? No warto taką akcję, trzeba wspierać, proszę pana, trzeba uczestniczyć. Młodzież się rozwija i dobrze, mają zainteresowania, pasje swoje, także warto było przyjechać i uczestniczyć. W poprzednich zawodach chłopcy zajęli czołowe miejsca, no dzisiaj to nie wyszło, no ale samo to, że myśmy byli, to też duża sprawa. W sprawnym przeprowadzeniu wyścigów pomagali wolontariusze gimnazjum numer 1. Jestem z Szkolnego Klubu Wolontariatu Serce na Dłoni z Miejskiego Gimnazjum numer 1 i pomagamy już nie pierwszy raz na takim rajdzie rowerowym. Zawsze się przydamy do czegoś, jak nie do biura, to do rozdawania medali. Jesteśmy ucieszone ze swojej pracy, staramy się pomagać jak najbardziej. Jak najlepiej. Program dwudniowego festynu został tak przygotowany, aby zainteresować jak najwięcej osób. Rozpoczęliśmy już o godzinie 9 akcją Motoserce, a teraz aktualnie jesteśmy na zawodach kolarskich czwartych. Tegoroczne zawody kolarskie to 132 uczestników, a więc z roku na rok coraz więcej jest miłośników dwóch kółek i cieszymy się jako organizatorzy 20 dni Zambrowa. Serdecznie zapraszam do Zambrowa. Gościnny Zambrów zaprasza zambrowiaków i gości. Z pozytywnym odzewem spotkał się apel uczestników Klubu Miłośników Motocykli Żubr w Zambrowie o honorowe oddawanie krwi. Można komuś pomóc, to wiadomo. Motocykliści, ale nie tylko, oddają krew. No i dzięki tym pomagają dzieciom. Nie jestem przypadkowo. Mój tata należy do tego klubu. No i po prostu tak mam przywiązanie do motorów. To jest tak samo moja pasja. I po prostu chociaż w taki sposób mogę pomóc, ponieważ nie mogę oddawać krwi z powodu wieku. To chociaż tak mogę. Bo warto po prostu pomagać, nie wiadomo, może mi się kiedyś przyda. Późnym popołudniem rozpoczęła się koncertowa część festynu. Yeah.
Gwiazdą wieczoru był zespół Perfect. Każdy z nas swoje ścieżki ma. Wydębniane i sprawdzone od lat. Czasem myśl nie da spać. Kto chodzi bokiem? Kto chodzi bokiem? Kiedy ja chcę zielony być, dążać słońca i szukać swój dziś. Wtedy nie dopada myśl, kto ma ochotę oświatem przysiepić. Raz po raz straszą nas, mówią wprost, że to finał rok. Może pięć, kolej deszcz, myśmy z chyba, że gejrek myli się i kurtyna w dół, zamiast spać. Może ja jadłem inny chleb, może księgi czytywałem nie te. Patrzę w ekran i wciąż pytam się.